Witam Państwa serdecznie, z tej strony Mieczysław Siódek. W tym materiale chciałbym pomówić o ustawieniach, o koncepcji, o paru elementach dotyczących wskaźnika, który został udostępniony przez XTB na XStation. Gęstość wolumenu, inaczej gęstość akumulacja, gęstość dystrybucja. Z założenia ten wskaźnik miał powstać jako trigger, wyzwalacz, coś takiego, co nam się pojawia na wykresie i mówi, pokazuje nam potencjalne dobre miejsce do zajmowania pozycji, tak? Czyli niejako, ja to nazywam triggerem, tak? Taki, zwróć na mnie uwagę, to może być dobre miejsce do zajęcia pozycji. Jest to efekt, sam wskaźnik jest efektem działania, które się dzieje w karnecie, na taśmie niejako. I istotą tego podejścia i szukania tego wskaźnika było też świadome przez uczestnika rynku wybranie miejsca, czyli to zdarzenie na taśmie, które jest interpretowane przez wskaźnik gęstość akumulacja, powinno wystąpić w konkretnym miejscu na wykresie. Po już wykonaniu tego wskaźnika okazało się, że bardzo fajnie detektuje czasami niemalże dołki i szczyty swingów, dlatego niejako jego wartość jest znacznie większa niż samego tego triggera do zajmowania pozycji. Ona bardziej też zmierza w kierunku takiego elementu wychwytywania akcji klimatycznej, czyli która dzieje się na szczytach, dołkach swingów albo nieco poprzedzająca szczyty i dołki. Sama idea wskaźnika jest oparta o jedną z praw Wyckoffa, nakładów w stosunku do rezultatu, czyli wyobraźmy sobie wąski spread świecy i relatywnie duży wolumen do tej świecy. Można to interpretować, można sobie to interpretować w ten sposób i należy na to patrzeć poprzez pryzmat ilości wolumenu przypadającego na zmianę ceny. I o ile na tym schemacie jest to dość ładnie zwizualizowane i dość proste w wizualizacji, to bardzo często ten wskaźnik występuje też w miejscach nieco mniej charakterystycznych, a dość ciekawych i takich niewidocznych dla oka i stąd właśnie ten element wykrywania jest dość istotny. Wyobraźmy sobie sytuację spadkową, spadające bary, nie wiem dlaczego ja lubię, spadające bary i mamy na dole wolumen, tak? Tutaj wolumen taki, już od razu narysowałem duży, to może wolumen taki. No i potem mamy taki świec, nawet taki bar, tak? Taki, a wolumen jest taki, może narysuję bardziej to. I o ile ten wolumen dla tego bara numer 3 nie rzuca nam się w oczy, bo on jest w zasadzie najmniejszy z tych trzech, barów spadkowych, o tyle widzimy zagęszczenie, czyli ilość wolumenu, która przypada na jednostkę zmiany ceny tutaj, jest w tym przypadku tego bara największa. I to właśnie reprezentuje to zjawisko nakładu względem rezultat i to staramy się wychwycić. O ile patrząc na sam wolumen, patrząc na świecę, często nie zobaczymy tego zjawiska, po prostu optycznie jest, trzeba się chwilę skupić, poświęcić, to w momencie, kiedy pojawi nam się tutaj zielona, akurat w tym momencie nie mamy zielonego, zielona strzałka do góry w tym momencie tutaj, sugerująca, że takie zjawisko nastąpiło, no krzyczy do nas, zwróć na mnie uwagę i temu to ma służyć, wykrywalność tego wskaźnika. Żeby go na platformie ustawić sobie, wrzucić na wykres, to wchodzimy tutaj w to miejsce na platformie, symbole VD, gęstość, akumulacja, dystrybucja wywołujemy. W momencie wywołania wskaźnika otrzymujemy menu kontekstowe tutaj, które pozwala nam poustawiać sobie go, tak? Za chwilę o tych ustawieniach pomówimy. Efektem wykrycia tego wskaźnika są pojawiająca się czerwona strzałka oznacza gęstość dystrybucji, zielona strzałka oznacza gęstość akumulacji, tak? W takich przypadkach.
No i mamy menu kontekstowe, które możemy sobie ustawić. Co tutaj mamy do ustawienia? Przede wszystkim taki, jak do tego podejść. Ja mówiłem o tym, że już o tym wskaźniku, że on ma mieć niejako pełni dwojaki charakter. Z jednej strony wykrywania tych, takiego triggera do zajmowania pozycji w określonych miejscach, a z drugiej strony no, takie a la climactic bary wychwytuje. W zależności od tych ustawień na mniejszych lub większych swingach z mniejszą lub większą czułością. Pierwszy element do ustawienia to jest max minimum z x barów. Tak? No, czym więcej tych barów ustawimy, to będzie się pojawiał po dłuższych konsolidacjach czy dłuższych ruchach, tak? Czyli będzie rzadziej. Rzadziej i teraz w zależności od tego, no, jeżeli weźmiemy sobie minutówki czy pięciominutówki, no to tych barów trzeba brać znacznie więcej, żeby ustawić wykrywalność. No, jak weźmiemy dni, no to w zasadzie swing może trwać 10 dni, już jest to dosyć długi swing, tak? I można ustawiać te ustawienia robić mniejsze. Także w zależności od interwału, w zależności od tego, czy rynek ma tendencję do konsolidacji, czy nie, tutaj bazujemy. Ja ustawiam mniej więcej w zależności od instrumentu, ale czasami 10, czasami lubię bardziej ustawić nawet 20-25 max minimum z barów. Kolejny element, średni spread. Jest to wartość amplitudy świec z x okresów, z x okresów, czyli właśnie z ilości okresów. I tak, założenie było takie, żeby no, w przypadku tych akcji klimatycznych, że on powinien uśredniać spready z jakichś no właśnie kilkunastu, 15, 20 barów czasami. Może je uśredniać, tak, żeby nie wychwytywać pojedynczych elementów. Jak ja na początku miałem taką ideę, żeby właśnie ustawiać tutaj na poziomie kilkunastu ten średni spread, podobnie na kolejny czynnik z średnią gęstość z ilości barów, czyli żeby brać średnią z kilkunastu barów, po czym no już w trakcie prac przeszedłem na ustawianie 1-1, na wykrycie tego ostatniego bara. Tak? Ale to jest kwestia znowuż pracy i jakiegoś tam przyjrzenia się temu. Na pewno ustawienia tych średniego spreadu, zarówno średniej gęstości w tym miejscu, na liczby większe od 1-2 będą służyły do wykrywania bardziej tych climactic action barów, czyli po ruchach bardziej znaczących sygnałów, tak? Czyli niejako bardziej służą do tego, do wykrywania dołków, szczytów swingu. Tak bym do tego podchodził. Kolejny, czyli to średnia gęstość, to z x barów to jest ten sam element, tak? Średnia gęstość, dalej mamy, współczynnik spreadu. Współczynnik spreadu, on wskazuje proporcje, o ile większa może być aktualna świeca od średniej wielkości świec, właśnie z x świec, aby pojawił się sygnał, czyli ten spread powinien być, jeżeli ustawimy sobie średnią ilość barów na jakąś liczbę, na przykład 15, kilkanaście, no to ten średni spread może się okazać, że okazuje się, że powinien być większy od jednego. Mi bardziej chodziło, żeby porównać w samej tendencji ten średni spread, czyli średni spread tego bara do poprzedniego bara, tak? Chodzi o to, że ten spread generalnie powinien być mniejszy, tak? I teraz pytanie o ile, bo jak te spready nam się zmniejszają niewiele, to nie jest ta akcja, tak? Ten spread powinien być o ileś mniejszy od tego poprzedniego bara, tak? I to jest pytanie o ile. I teraz biorąc pod uwagę naszą tabelkę, mamy tam jeszcze takie ustawienie, spread poprzedzający świecy musi być większy. To jest jedna rzecz, że musi być większy, czyli ta świeca nasza ostatnia, sygnalna, ma mieć mniejszy spread. Ale teraz jeszcze, jeżeli ustawimy współczynnik, to mamy współczynnik tego spreadu, tak? I teraz ona powinna być odpowiednią, no, to nie powinna być bliskie spreadu, on powinien być trochę mniejszy. To jest kwestia znowuż ustawień tego spreadu. Jeżeli ustawimy dużą ilość barów,
będziemy brali średni spread z dużej ilości barów, to może się okazać, znaczy nie, może bardzo często się okazuje, że jeżeli weźmiemy sobie tutaj na przykład 20 barów, średni spread 200 barów, to te bary generalnie gdzieś będą mniejsze, średnie, większe, ale ten średni spread na przykład z 10 czy 15 barów okaże się, że jest dość duży i wcale ten bar ostatni nie jest zdecydowanie w jakiś sposób mniejszy od tego spreadu, tak? Czyli biorąc, czym więcej tych barów bierzemy pod uwagę do badania, tym ten spread tego ostatniego bara, którego szukamy, powinien oscylować raczej w okolicach powyżej 1 i to nawet 1,3, 1,5, tak, w tych okolicach. Ja sugeruję i bardziej przywiązuję, ostatnio testuję ustawienia takie bazujące na braniu pod uwagę po jednym barze, jeśli chodzi o średni spread i średnią gęstość. Kolejny element, myślę, że to jest najbardziej istotny tutaj, znaczy dużo bardziej istotny od tych, które omawialiśmy do tej pory, to jest współczynnik gęstości. No i on tak naprawdę świadczy o czułości tego wskaźnika. Czyli o ile gęstość tej naszej akumulacji dystrybucji będzie większa od badanego pytania, jednego bara czy wielu barów, tak? I to jest, tutaj się pojawia istota patrzenia na poszczególne interwały, tak? Bo to jest zależne mocniej od interwałów. Jeżeli sobie popatrzymy na interwał dzienny, tak jak tutaj mamy złoto, to różnica między słupkami wolumenowymi nie jest aż tak istotna, jak bywa na przykład na minutowym DAX-ie, czy na mniejszych interwałach. W związku z tym ten współczynnik gęstości 1,4 przy wykresie dziennym jest i tak dość wymagający. Tutaj ustawialiśmy sobie na 1,1 czułość współczynnika gęstości i też pokazuje fajne sygnały, ale nieco gęstsze. Także przy wykresach dziennych, teraz w zależności od tego, czy dany instrument ma tendencję do większych wahań, większych różnic między słupkami wolumenowymi, tym współczynnikiem trzeba się trochę pobawić i go wyregulować, dostosować. Jeżeli przejdziemy na wykresy na niższych interwałach, popatrzmy na różnicę chociażby na tym złocie, na wykresie 5-minutowym, zobaczmy, jakie mamy różnice między słupkami wolumenowymi, jeśli chodzi o spread, w stosunku do wykresu dziennego. One są znacznie większe. Czyli tutaj musimy zastosować, żeby za dużo tych wskazań nie było, znacznie większą wartość tego współczynnika, która no, dla mnie ustawiam ją na poziomie 1,8, wręcz około 2. Tu widzimy różnicę w zależności od tego, jakie ustawienia zrobimy. Duża część tych sygnałów zniknęła w zależności od ustawienia gęstości. Nie podaję tutaj ilości, myślę, że warto samemu się pobawić, poeksperymentować w tych ustawieniach. W zależności od wykresu H1 znowuż inną gęstość powinniśmy dobrać. Także tą gęstością należy chwilę się pobawić. I tutaj zwracam uwagę, właśnie jest dość istotna zależność od tego, na jaki interwał patrzymy. Czyli czym mniejszy interwał, czym ten współczynnik gęstości powinien być większy, czym wyższy interwał, ten współczynnik gęstości ma być mniejszy. Kolejny, już ostatni element, to znaczy tutaj jeszcze przedostatni element, to już o nim chwilę wspomnieliśmy, to jest spread poprzedzający świecę musi być większy. Warto sobie go oznaczyć. Generalnie powinno następować w tym miejscu sygnalnym zwężenie tego spreadu. No i kwestia zamknięcia, tak? Zamknięcie bara sygnalnego. Chodzi o to, żeby no, jeżeli on ma wykazywać blisko szczytu dołek, to zamknięcie pokazuje nam cień we wzrostach od góry, w spadkach od dołu. No i czym większy ten cień, tak naprawdę to jest to sygnał, wizualizacja tego, co widzą inni uczestnicy rynku, no i pokazuje nam potencjalne kupowanie czy sprzedawanie ten cień, tak? I tutaj takie, to też trzeba poeksperymentować, w zależności jakie bary chcemy wychwytywać. Teraz na przykład, jeśli ustawimy 25%, to ten cień będzie 25%, tak? Czyli będzie mniejszy, ale też będzie pokazywał formę jakiejś akcji w drugą stronę. Tak? Czym ten cień będzie
ta wartość większa, tym ta akcja będzie znacznie, znacznie bardziej widoczna, no i też dająca większe szanse na reakcję ceny. Także inaczej tych wskaźników, jeżeli to zamknięcie ustawimy większy cień, to tych wskazań będzie mniej, ale jest szansa, że będą bardziej trafne. Tak? To teraz pytanie, jakie mamy preferencje budując ustawienia do tego wskaźnika. Mówiąc o samym wskaźniku, należy bardzo, znaczy on generuje pewną akcję, akcję, która ma miejsce na taśmie, ale ta akcja to nie jest panaceum i to nie jest gral, który krzyczy kupuj, sprzedaj, jest to tylko wskazanie pewnego zdarzenia, z którym mamy do czynienia, tak? I ja namawiam do tego, żeby, o czym mówiłem na tym kursie, żeby patrzeć przez pryzmat struktury rynku, gdzie i w którym miejscu znajdujemy się na wykresie, który sygnał jest dobry, który jest zły. Tak. Patrząc na taką gęstość z punktu widzenia 15 minut na S&P 500, którą obserwuję i o której, która będzie się pojawiała teraz na fanpage'u Smart Investora, będę starał się przez do naszego webinaru z pytaniami do kursu no, monitorować te wskazania. Powinien się we właściwym miejscu pojawiać. I teraz ustawienia do tego 15-minutowego gęstości wolumenu są następujące, których używam. Max minimum z 25, no tutaj w zasadzie można byłoby przejść do mniejszej ilości też, ale no takie miałem ustawienia, chyba z mniejszą na mniejszą ilość tutaj jeszcze później, ale 25, średni spread 1, średnia gęstość 1, współczynnik spreadu 1,1, współczynnik gęstości 1,6 dla 15 minut mam tutaj ustawiony, zamknięcia bara 40%. To są ustawienia, na których jest generowane obecnie, są wskazania tutaj, takie, które założyłem wyjściowe. Tak? Ważne jest to, że oprócz samego wskazania, żeby patrzeć, w którym miejscu ten sygnał się pojawia z punktu widzenia struktury rynku, o czym mówiliśmy w trzeciej części naszego kursu. I namawiam na patrzenie w ten sposób na sam wykres i to miejsce. Co przez to rozumiem? Jeżeli popatrzymy na strukturę, to widzimy ceny, ruchu ceny, widzimy, że tu pojawia nam się to wskazanie dokładnie na przebitym wsparciu z tego trading range'u. Tu potencjalne wskazanie pojawia nam się, no nie doszło do tego miejsca wybicia, ale jest w pobliżu, tak? Czyli tutaj bazując na stopie krytycznym, ustawieniu i akcja relacji ryzyka do potencjalnego zysku, do potencjalnych dołków, daje nam jakieś podejście do tego, jak zastosować ten wskaźnik. Chciałem zwrócić uwagę na wskaźnik, który się pojawia w tym miejscu, wskazanie, które jest złe, bo jest tuż po wybiciu z trading range'u, jest w złym miejscu, tak? Czyli niejako tutaj ta gęstość akumulacji to jest de facto wchłanianie popytu, czyli podaż wchłania popyt, bo tutaj jest duży popyt wynikający tutaj prawdopodobnie z tego wsparcia, ale też jest podaż wynikająca z wybicia i z tej świecy tutaj podażowej za plecami, tak? Czy jest w złym miejscu? Podobnie w złym miejscu jest sygnał tutaj, tuż po wybiciu z tego trading range'u, czyli one są źle położone. Tak jak powiedziałem, przez najbliższy okres będę starał się monitorować na fanpage'u Smart Investora dzienne wskazania tego wskaźnika. No i zapraszam wszystkich do udziału w monitorowaniu tego wskaźnika. Mówiąc o samej strukturze jeszcze, to chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jeden element, że biorąc pod uwagę ten wskaźnik, jego wskazania, nie można go odrywać od tła, czyli patrzeć tylko przez pryzmat danego interwału. To jest dobry przykład z dnia dzisiejszego, jak to robiłem. Tu się pojawiło wskazanie gęstości dystrybucji i ono było dosyć dobre, bo blisko mamy wybitego tego trading range'u. Tutaj co prawda stop by wyleciał, gdyby był dokładnie ściśle postawiony na tym wskazaniu, ale stop krytyczny powyżej bara inicjującego te spadki zostałby zachowany. I to jest potencjalne zagranie, dość dobre,
Dość dobry, ale dlaczego dość dobry? Tutaj mamy trend wzrostowy, chcę zauważyć, tak? I chcę zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt stosowania tego wskaźnika, że powinniśmy go stosować w pewien sposób logiczny, bazując również na analizie multiinterwałowej, tak? Że pojawienie się takiego samego wskaźnika w różnym miejscu, w takim samym miejscu niemalże z punktu widzenia tego wykresu macierzystego, no może niesie mniejsze prawdopodobieństwo sukcesu niż zagranie tego w oparciu również o wskazania, których nie widać na tym wykresie. Co mam na myśli? Ja mam na myśli takie podejście, którego uczył nas Bryce Gilmour w Trading Roomie, czyli takie podejście do hold'em pokera. Ten nasz set, tutaj mamy trigger, tak? Mamy w zasadzie dwa elementy takie, na które możemy spojrzeć z punktu widzenia no, takiego krótszego interwału. Mamy trigger w postaci naszego wskaźnika gęstość dystrybucja. Mamy trading range za plecami, który jest wybicie i dobre miejsce do zagrania. I niejako podchodząc do zagrania pokerowego, hold and pokera, to jest niejako mamy dwie karty w pięciokartowym układzie, tak? Mamy dosyć jednego asa, powiedzmy, no, jednego asa w postaci, ciężko powiedzieć, że to był as też, no bo ten trading range nie jest zbyt duży, on jest dość wąski, czyli powiedzmy mamy jedną dobrą dość kartę, ale nie najlepszą. Mamy dobrą kartę w postaci miejsca, też nie najlepszą, bo znowuż nie jest dokładnie na tym miejscu wybicia, tylko nieco poniżej, czyli możemy sobie powiedzieć, że mamy jedną damę i drugą damę. No i teraz to jest za mało do tego, żeby rozegrać pokera. Powinniśmy mieć jeszcze inne karty. I te inne karty, które świadczą o tym, czy warto to zagrać, czy nie, no są położone gdzie indziej. Ja postaram się je pokazać. Akurat w tym przypadku, kiedy to było dzisiejsze zagranie, to było ta kolejna karta, dość silna, pochodziła z godzinowego. Zwróćcie uwagę na trading range na wykresie godzinowym i ten, to jest uptrust, to fałszywe wybicie, pójście po stopy, wybicie szczytów i zawrotka, pokazanie podaży w tym miejscu, ruch do dołu i my jesteśmy gdzieś tutaj na wykresie pięciominutowym. Czyli my z punktu widzenia samej akcji wykonania na rynku, wybicia stop lossów, jesteśmy w uprzywilejowanej niejako sytuacji no, jakiegoś manipulacji, możemy tak nazwać, pewnej formy, która prowadzi ruch do dołu. Ale z drugiej strony mamy świadomość, że tutaj mamy wsparcia. Tu mamy trend wzrostowy i mamy wsparcie, czyli zagranie, tak, ale do wsparć, bo generalnie trend mamy wzrostowy. To jest kolejna dobra karta, która z wyższego interwału pozwala nam rozpatrywać to zagranie. Kolejną, czwartą kartą dość dobrą jest obraz z wykresu dziennego. Zanim przejdziemy do wykresu dziennego, to jeszcze pokażę skutek. No, skutek rzeczywiście był tutaj dość pozytywny tego zagrania, ale tu moment dojścia do wsparcia z punktu widzenia tego wykresu i nawet z punktu widzenia wykresu godzinowego tego wsparcia, to jest wszystko, czego możemy się racjonalnie spodziewać, biorąc pod uwagę układ wykresu. I to jest zagranie counter trend, ale tutaj mamy trendy wzrostowe, także rynek powinien pokazać w tym miejscu kolejną słabość, na przykład przejechanie tych miejsc, żeby powiedzmy utrzymywać pozycję, czy szukać kolejnego zagrania do dołu, tak? Ale z punktu widzenia potencjału tego triggera, tego gęstości dystrybucji, no ten potencjał nam się niejako wyczerpał. Tutaj niewidoczną kartą jeszcze, ja sięgnę, która była trzecia karta, która pozwalała nam ewentualnie rozegranie tej gęstości, jest element z wykresu dziennego, tak? Czyli jak sobie popatrzymy na wykres dzienny, to też pewna słabość pojawiła się, mamy w tle, tak? Chodzi mi o ten, czyli to, co się stało dzisiaj, bo w tej chwili tu jest dalsza kontynuacja spadków od momentu, kiedy ja to realizowałem, to mieliśmy uderzenie podaży, czyli dość duży spread, zamknięty nisko bar, w relatywnie dużym wolumenie. Czyli tu przedwczoraj była relatywna słabość pokazana z wykresu dziennego. To też nam daje, dodaje nam tę jedną dość dobrą kartę do tego zagrania do dołu w tym miejscu, które tutaj zostało wygenerowane przez ten trigger, tak? To było to miejsce. Jak sami widzicie, to wsparcie tutaj zadziałało, później rynek poszedł po raz kolejny na szczyt, przetestował do pojawienia nam się kolejnego spadku, tak? Ale
sam ten potencjał do wsparcia został zrealizowany na podstawie no, tego trendu, który tutaj mamy powyżej. Kolejna słabość doszła nieco później. Także warto sobie, patrząc na wskaźnik gęstości wolumenu, warto zdawać sobie z tego sprawę, że sam wskaźnik to nie wszystko. Ważne jest miejsce jego występowania na wykresie oraz kolejny element, no to analiza multiinterwałowa, czyli spojrzenie całościowe na bardziej kompleksowe na dany instrument, na dany wykres. Także dziękuję bardzo. To tyle, jeśli chodzi o takie wstępne uwagi co do wskaźnika. Mam nadzieję, że tutaj no, prace będą nad nim trwały i dalej i może pokusimy się o jakieś większe optymalizacje. Myślę, że dobrze zapowiadającego się wskaźnika. Dziękuję bardzo.